to chciałam jest... ci powiedzieć, że przechodzisz teraz tędy nieprzypadkowo. Dlatego, że Bóg naszymi ustami mówi do ciebie, żebyś się pojednał z Nim. Oto jest czas łaski, oto jest dzień zbawienia. Jezus poszedł na krzyż, przelał swoją świętą krew, po to, byś mógł być zbawiony. A gdy umierał, zawołał, wykonało się. Twoje grzechy, każdy twój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły, zostały przybite do krzyża Golgoty. Ale żeby to miało praktyczne przełożenie na twoje życie, potrzebujesz to przyjąć. To jest dar. Wszystko, co miało się wykonać, z Bożej strony się wykonało. Jezus zapłacił cenę za każdy twój grzech. Możesz to wziąć albo odrzucić. To jest tak, jak człowiek idzie do kawiarni i ktoś funduje mu kawę i ten człowiek może ją wypić, może z niej skorzystać, ale może równie dobrze nie napić się tej kawy i to, że mu ją kupiono, nie będzie miało żadnego znaczenia dla niego, dlatego, że z niej nie skorzystał. Tak samo jest z tym, co zrobił dla ciebie Jezus. To, że w tym kraju odmienia się to imię przez wszystkie przypadki, to, że to imię jest znakiem przystankowym, nie znaczy, że ludzie znają Jezusa. Dlatego, że dla wielu to imię to jest pusto brzmiące słowo, bez praktycznego przełożenia na rzeczywistość ich życia. A Jezus to jest osoba, która zapłaciła za ciebie, byś mógł być wolny. To jest ktoś, kto ciebie naprawdę kocha. Tylko, że możesz mieć społeczność z nim jedynie, gdy się pojednasz przez krew, którą on przelał za ciebie. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem przez krew Chrystusa, to zginiesz. To zginiesz. Możesz mieć, to jest zero-jedynkowe, możesz mieć życie, możesz mieć wszystko, albo możesz nie mieć nic. Decydujesz po tej stronie bytu. Gdy przekroczysz tę granicę, będzie za późno. Tutaj decyduje się wszystko, a nie wiesz, ile będziesz żyć. Być może będziesz żyć jeszcze bardzo długo, a być może jutro już ciebie nie będzie, bo skąd wiesz, co cię spotka. Nie trać czasu na głupoty. Najważniejsza rzecz, która w twoim życiu, a może inaczej, to, co ci się dziś wydaje najważniejsze w twoim życiu, jest śmieciem i głupotą wobec tego, co zrobił dla ciebie Chrystus i co on ma dla ciebie. Nie ma nic ważniejszego niż ta decyzja. Nie ma nic ważniejszego niż pojednać się z Bogiem przez Chrystusa. Nie istnieje nic ważniejszego. Nie istnieje nic, co mógłbyś z tym porównać. Zrozum to, człowieku. Zrozum to, człowieku. Nie ma nic ważniejszego niż pojednać się z Bogiem. Jeśli nie skorzystasz z tej szansy, którą ci Bóg dziś daje, to możesz już nie mieć kolejnej. Potrzebujesz uwierzyć w to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu i spokutować z tego, że żyłeś bez Niego. Uczynić Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem i będziesz zbawiony. To jest takie proste. Po prostu uwierz w swoim sercu i wyznaj, że jest twoim Panem i będziesz zbawiony. Tego potrzebujesz. Niczego innego tak nie potrzebujesz jak tego. Nie potrzebujesz tak bardzo powietrza, wody. Niczego tak nie potrzebujesz jak tego, co o tym teraz ci mówię. To jest kluczowe dla twojej wieczności. Wieczność się nigdy nie skończy. Jesteś istotą wieczną. Będziesz albo wiecznie żył, albo będziesz wiecznie przebywał w śmierci. Wszystko się dokonało na Golgocie. Wszystko się dokonało na Golgocie. Jezus zawołał, wykonało się i umarł. Ale nie został w grobie. I to jest ta cudowna wiadomość, że on pokonał śmierć. Każdy twój grzech został za każdy twój grzech został zapłacony na krzyżu. Przyjmij to dzisiaj. To się dzieje przez decyzję. Nikt nie tej decyzji nie podejmie za ciebie.
ani rodzice, ani przyjaciele, ani żaden ksiądz. Ty sam musisz podjąć decyzję, że chcesz żyć z Bogiem, że chcesz do Niego należeć. To jest najważniejsze, co kiedykolwiek słyszałeś, rozumiesz to? Że Chrystus jest Zbawicielem i może stać się Twoim Zbawicielem, Twoim osobistym Zbawicielem i Przyjacielem, ale musisz to przyjąć przez wiarę. To jest decyzja, którą Ty musisz podjąć. Nikt na Ciebie nie podejmie. Zrób to, bo to jest jedyna szansa, by nie iść na zagładę. Niebo jest realne, piekło jest realne, to nie są bajki. Tak jest. Albo życie, albo śmierć. Albo niebo, albo piekło. Nie ma nic pomiędzy. Nie wiesz, w tym pójdę oczyścić. Nie łudź się. Tu decydujesz, co będzie z Tobą w wieczności.